Cześć, witajcie. Dzisiaj na moim stoliku Stihl MS251. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony przypadkowi, w którym to pilarka nie może odpalić, czy ma problemy z uruchomieniem, kiepsko właśnie odpala. I ogólnie poświęcony przeglądowi takiemu ogólnemu pilarki. Pilarka z 2013 roku. Wizualnie prezentuje się bardzo ładnie. Jest utrzymana, można by rzec, że prawie wzorowo, jeśli chodzi o czystość. Przynajmniej z zewnątrz, tak? Na pewno jest czyszczona. Natomiast tu już dalej pod spodem widać większe ilości zapylenia. Tłumiczek nie jest przypalony. Zacznę od tego, że problemy z odpalaniem mogą się wziąć z kilku powodów. Po pierwsze, niedrożny przewód paliwowy, niedrożny filtr powietrza, źle wyregulowany gaźnik, uszkodzone membrany w gaźniku, niedomykająca się przepustnica ssania. To w przypadku uszkodzenia cięgna, które nam to ssanie domyka. Różne nieszczelności. Tutaj mam na myśli uszczelniacze na wale, łącznik gaźnika z cylindrem, uszkodzony przewód impulsowy, uszkodzone przewody paliwowe, uszkodzony silnik. Mam tutaj na myśli zatarcie silnika, czyli też uszkodzenie powierzchni cylindra, czy też tłoka pierścieni. Problemy z cewką zapłonową. I może być to spowodowane tym, że na przykład nie mamy iskry. Może być to zwarcie na przewodach masowych. I to wszystko ma wpływ na to, czy urządzenie nam odpali, czy nam nie odpali. No i trzeba powolutku sobie to diagnozować, szukać tych wszystkich punktów, sprawdzać i w ten sposób najszybciej możemy coś znaleźć, naprawić, usunąć i przywrócić urządzenie do pracy. Zacznę sobie od demontażu. Osłony. Bardzo ciekawy filtr powietrza. Nie chodzi mi o jego budowę, a o to, co się tu z nim stało. Dlaczego jest tak objechany? Jakiś pocięty, szlifowany był. No, coś dziwnego się tutaj wydarzyło. Sporo pyłu wewnątrz. Lecimy po kolei. Sprawdzę sobie świecę, cylinder wewnątrz. Kompresję i demontuję gaźnik. Zobaczymy, co w środku. Może się zaraz okazać, że będzie po przeglądzie. I dotrzemy bardzo szybko do tego, co się stało. Ale popatrzcie na świecę zapłonową. Już taki białawy nalot na elektrodzie masowej. Widać, że świeca w tym miejscu była okopcona. Spora ilość nagaru. Tutaj na tym gwincie widać, że jest zaklejony tym nagarem, czyli mieszanka była bogata i nawet myślę, że za bogata. Natomiast tutaj od pewnego momentu widać, że tworzył się nalot białawy, taki szary. Teraz uboga mieszanka może być spowodowana lewym powietrzem, czyli nieszczelnością, tak jak wspominałem, nieszczelnością gdzieś na uszczelniaczach, na łączniku gaźnika z cylindrem, na pęknięty jakiś tam przewód paliwowy, jak również zła regulacja gaźnika, jak również zanieczyszczony czy rozszczelniony gaźnik. Teraz od razu sobie sprawdzę cylinder. Zobaczymy, co jest w środku i powiem szczerze, że aż się boję. Tak więc kamerka. Pilaczka. No i dobrze. Co my tu mamy? Zobaczymy z drugiej strony, czy się uda przełączyć kamerę.
porządeczku. Nagaru nie ma. Pilarka wygląda, jakby była nowa ogólnie. Nawet numery widoczne są na tłoku. Druga strona. Wszystko gra. Brak jakichkolwiek rys. Bardzo nie ma co szukać. Cylinder ok, to teraz sprawdzimy kompresję. Prawie 8. Po raz pierwszy. Prawie 8 po raz drugi. No i trzeciej próby nie będę robił, bo niewiele ona wniesie. Myślę, że nie będzie widocznej różnicy. Cylindr ładny, kompresja w miarę przyzwoita, także to powinno wszystko żyć i pracować. Dlaczego nie chcę odpalać? Bo mam problem z odpaleniem. Szukamy dalej. Zobaczymy, co jest w gaźniku i zobaczymy, czy uda mi się sprawdzić szczelność tego silnika, bo nie wiem, czy będę miał taki adapter. Elementem, którym warto poświęcić chwilkę uwagi, jest to karter, a dokładnie tuleje, które wspierają nam cylinder razem z misą korbową. W tym karterze, na tych tulejach, oparta jest właśnie misa korbowa razem z cylindrem, jest ze sobą skręcone. Wkładając śrubokręt szeroki, na przykład pod tłumiczek, dociskając tutaj resztę elementów, możemy zobaczyć, zaobserwować, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, czy na przykład nasz cylinder się porusza razem z tłumikiem, czyli tak jakby był luźny w karterze. I to generalnie niektóre te bardziej wyeksploatowane pilarki dysklasyfikuje z dalszego użycia. To na przykład koło magnesowe zacznie nam ocierać o obudowę karteru, czy też na przykład stracimy smarowanie łańcucha, bo już te elementy nie będą się zazębiać, nie będą do siebie pasować. Myślę, że tutaj takiej tragedii nie będzie. O ile, nie wiem, na przykład nie był robiony jakiś remont już, pilarka nie była jakoś tam przegrzana, czy też źle złożona. To wszystko się okaże w trakcie tego przeglądu. Odkręcam sobie teraz gaźnik. Widzimy tutaj paliwo od strony filtra powietrza, czyli tak jakby paliwo było wypychane przez gaźnik w stronę filtra powietrza, co nie do końca jest dobre, bo może nam sugerować, że mamy jakąś nieszczelność i nadmiar tego powietrza w skrzyni korbowej będzie wypychane w stronę gaźnika. No ale no nic, rozbieramy to dalej, zobaczymy. Sprawdzam sobie szczelność, jak to u mnie wygląda, to teraz pokażę po kolei, co i jak. Oczywiście wkręcamy sobie świecę. Ja ją sobie zaraz dokręcę mocniej. Tutaj mamy okręcony gaźnik. Wszystkie elementy zostają na swoim miejscu. Zakładam gumę. I taki adapter. To wszystko skręcam tymi samymi śrubkami, z którymi był przykręcony gaźnik. Nakręcam. To oczywiście trzeba to trzymać. Ponieważ łącznik jest gumowy, ten łącznik gaźnika z cylindrem jest dobrze. Znaczy dobrze trzymamy, żeby go nie ukręcić przy takiej próbie.
Analogicznie robimy to samo z tłumikiem, z tym, że tutaj demontujemy tłumik, wsadzamy gumę pomiędzy tłumik a cylinder i skręcamy. I mamy zaślepione wszystkie otwory, którymi może nam uciekać powietrze. Odkręcam sobie śrubki tłumika i już mam jakieś dziwne podejrzenia co do tej pilarki. No mianowicie te śrubki się w ogóle nie trzymały, czyli albo ktoś tu zaglądał i nie dokręcił, albo był jakiś faktycznie remont tej pilarki robiony. Tutaj już jest kosmos. Wszystko brudne, zasiapane. Chociaż to okno wydechowe troszeczkę jest faktycznie zarośnięte tym nagarem. No nic, numery pilarki, kogoś interesowały, znajdują się w tym miejscu. I tutaj, jeśli chcemy zweryfikować pilarkę, na przykład po zakupie, bo kupiliśmy używaną, coś o niej więcej wiedzieć, czy dane części były stosowane w tych modelach, czy nie, to po tym numerze możemy sobie sprawdzić. No dobrze. Podłączyłem sobie pompkę. Ja spróbuję sobie zrobić podciśnienie. To jest najlepsza metoda, żeby sprawdzić, czy pilarka jest szczelna. Jeśli wskazówka zacznie się zbliżać do zera, to znaczy, że mamy nieszczelność i powietrze jest zasysane tą nieszczelnością do wewnątrz silnika. Obserwujcie, co się będzie działo. Jak zauważyliście, wskazówka dość szybko zbliżyła się nam do zera, co oznacza, że gdzieś nam to powietrze dostaje się do silnika i kompensuje nam tą różnicę tego podciśnienia. No i cóż, w tym wypadku można by zrobić w drugą stronę próbę ciśnieniem, co za chwilę zrobię. Spryskam te nefralgiczne miejsca pianą i zobaczymy, co się będzie działo, czy to akurat nie moje połączenie jest nieszczelne, czy faktycznie występuje jakaś nieszczelność, która będzie miała wpływ na poprawną pracę tego urządzenia. Jak widzicie, urządzenie jest dość mocno spryskane tą pianą. Teraz, kiedy pompuję w drugą stronę, czyli pompuję powietrze do silnika, jeśli jest nieszczelność, powinno nam to powietrze uciekać na zewnątrz, tym samym będzie powodowało pianę, albo belki w tej pianie. I cóż, no, powietrze dalej ucieka, a ja nie widzę tutaj gołym okiem, żeby coś mi się pieniło, przynajmniej na tych miejscach, gdzie podłączyłem ten mój adapter, czy też zaślepiłem tłumik. Co by znaczyło, że ta nieszczelność występuje gdzie indziej. Nie jest to też świeca zapłonowa, bo tutaj też w okolicy tej świecy nic nam nie ucieka. Także rozbieram sobie tutaj szarpak, a z drugiej strony osłonę sprzęgła, ściągam sprzęgło, żeby dostać się do uszczelniaczy. Mingo. Ściągnąłem koło magnesowe, wcześniej ściągnąłem sprzęgło, napęd pompki oleju, spryskałem tamte strony uszczelniacz, bo z reguły najczęściej to tam dochodzi do uszkodzenia tego uszczelniacza. O czym kiedyś więcej powiem, dlaczego tak się dzieje. I to generalnie sami sobie to psujemy. No ale to innym razem. A tutaj myślę, że nie trzeba nic więcej. Pięknie się nam tutaj pieni. Z tej strony tutaj na tym uszczelniaczu ta piana. Mamy nieszczelność od strony koła magnesowego
Także już wiemy, dlaczego może być problem z odpaleniem pilarki i tłumaczyłoby to też jasne zabarwienie świecy zapłonowej. Także tutaj pilarka jest do demontażu, można powiedzieć, że kompletnego, do wyczyszczenia, do poskładania, do uszczelnienia, do wymiany łożyska, znaczy do uszczelnienia mówię, w sensie uszczelniacze, do wymiany, łożyska do wymiany i no można by powiedzieć, że to nie taki jakiś straszny remont, ale całą pilarkę trzeba rozebrać. Oczywiście umyć, wyczyścić to wszystko. No dobrze, ale jest to do uratowania. I myślę, że warto to zrobić, biorąc pod uwagę stan tej pilarki, jeśli chodzi o stan cylindra i tłoka. Na razie tu muszę troszeczkę miejsca zrobić i zerkniemy, co z gaźnikiem. Także proszę Państwa, lekko w prawo się przeniesiemy i demontujemy gaźniczek, który demontujemy, rozkręcamy ten gaźnik. Ja go sobie to jeszcze odmucham. Gaźnik Walbro. Bardzo się cieszę, lubię te gaźniczki. Śrubki gaźnika też podejrzanie lekko dokręcone. Albo mi się po prostu tak wydaje. No ale to jakby były nierówną siłą dokręcane. Zobaczymy jak z drugiej strony. Podobnie. Całkiem świeżo te membrany wyglądają. Gaźnik czysty. Nie jak w przypadku tych chińskich pił. No ale tak czy inaczej membranki do wymiany. Gaźnik do mycia. Ta osłonka do wywalenia. No cóż. No nic. Przygotuję sobie wycenę części potrzebnych do przeprowadzenia tego remontu. Skontaktuję się z klientem i na chwilę obecną to by było tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale, być może już z remontu tej pilarki, bo na pewno taki materiał będzie, czyli będą w sumie dwa materiały. Dlatego zachęcam do subskrypcji kanału, bo na pewno te, żeby Wam te materiały nie umknęły, będzie materiał z demontażu tej pilarki, jak również będzie materiał z montażu tej pilarki, czyli ze składania na nowych częściach, już po myciu, po czyszczeniu. Pokażę jak to poskładać wszystko i co jeszcze? No i będziemy odpalać to urządzenie. Wtedy zobaczymy jak będzie pracować. Ustawimy sobie obroty do obrotomierza. Także będzie ciekawy. Ciekawy będzie materiał, myślę. No a dzisiaj, cóż, no tym można powiedzieć nie do końca optymistycznym akcentem. To znaczy optymistycznym, bo zostało namierzone co ją boli. A druga sprawa, że nie jest to jeszcze całkiem ruina silnika. Myślę, że warto to odbudować, że warto to naprawić. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie. Hej. Cześć.